Każdego roku do koszyka ze święconką wkładam książkę. Tomik wierszy, zbiór esejów lub powieść. Kiedy w niedzielny ranek w uroczystym nastroju zasiadamy do tego śniadania, nim podzielimy się jajkiem, które zasili nasze mięśnie, nasze ciało, ja najsampier wyjmuję tę poświęconą książkę i czytam wiersz, fragment poematu lub fragment powieści. Tym samym nakierowuję uwagę moich dzieci na słowo, na wartość, jaką ono niesie do naszego życia, w jaki sposób ono karmi naszą duszę. Każdego dnia wiele razy otwieramy lodówkę, aby nakarmić nasze ciało. Czy tyleż samo razy otwieramy książkę, aby nakarmić naszą duszę? W tym roku będzie to tomik wierszy i wiersz Ernesta Brylla przeczytam teraz Państwu. Wołał nas Pan na taniec, na śpiew i na radość, a myśmy przyszli tylko na radochem. Stąd nie zadrżały światy, pieśni poszły blado, taniec się jąkał, a śmiech kulał trochę. Wołał nas Pan na miłość, my na popierdółki przypędziliśmy, no i jest ziewanie. A On na miejsce usłał w planet bujnym sianie i niebiosa zaczepił jak gniazdo jaskółki. Wołał nas Pan na wieczność. Myśmy zrozumieli, że na pogrzeb, więc każdy trumnem płacząc klecił i stroił trupie miny. Stąd martwi leżeli. Kiedy On drzwi otworzył, czekał, światło świecił, nie pojmował, dlaczego wciskamy się w ziemię za nami, kiedy wszystko właśnie otworzone, tylko odwrócić się na tę jasną stronę. Wołał nas Pan na taniec, na śpiew, na radość i ciągle woła, nigdy nie ma zadość.